Siemano! Serwus! Szanowanie, tak, zgadza się. Przybyłem do was z roku 1977, żeby przynieść dobrą nowinę. Który jest rok w ogóle teraz? Który jest? 2020. Jak? 2020? A na pewno ci się kalendarz nie jąka? Tak czy owak. To prawda, przybyłem z 1977 roku. Wspaniały rok, oj drodzy. O! Ha! Kurwa! Seks bez zobowiązań, bez zabezpieczeń, bez strachu. Nawet jak na teście wychodziło AIDS, to się nie martwiłeś, bo go wynajdowali za 4 lata dopiero. Kurwa. Tak jest. Antykoncepcja znacznie skuteczniejsza. Jak nie chciałeś dzieci, to tam się przemyczyłeś rok w małżeństwie i porzucałeś rodzinę. I chuj, nie działało. Tak to działa, tak. Bo prezerwatywy były, ale ciężko je było ogarnąć, bo były z kozich tych, jelit. Więc suma summarum taniej wychodziło wyruchać kozę po prostu. Tak jest, piękny rok, 7-7. Mówię wam, rewolucja seksualna. Kobiety się cieszą seksem w końcu, bo wcześniej nie mogły, zakaz był. Wyszyński kurwa, zakazał, był. Tak jest, nowe pozycje były, wszystkie od narodowości. Słynna pozycja na Hiszpana, na Szweda. I, drogie panie, jest też w ogóle pozycja na Polaka. Nie wiem, czy znacie. Na Polaka to jest, idzie tak, drogie panie, to idzie. Typ jest tak najebany, że w trakcie jak cię bił, zasnął. Nie będę udawał, nie jestem z 77. Przepraszam. Nie jestem z przeszłości, nie. Wszyscy są z przeszłości, tak naprawdę. Tak, nie, ja po prostu tak się przebrałem, bo mam głupią fryzurę, kurwa, no, bez kitu. Nie, bo ja mam taki ząbek, nie wiem, czy widzicie. Bez kitu, i to się naturalnie, wygląda jakby mi łeb się topił, kurwa. To jest takie żałosne. I to wszystko, nie, bo to brak asertywności. Nawet jak mi mówią, czyli nie, ja mówię tak. I najgorzej to jest właśnie u fryzjera, nie? Często tam wchodzę, widzę, że jakaś... Ja zawsze jestem u takiej fajnej pani, takiej starszej trochę. Bardzo miła, ale kurwa, rękoma to ona ma sejsmograf. Ja pierdolę. Ja się tak boję. I ona tam, trójeczko? My mówię, tak. Nie wiem, co to znaczy. I zaczyna golić. I wiesz, no ładna tam pogoda była wczoraj, a w środku... Nie! Ja pierdolę! Ta ładna była pogoda, tak jest, jasne, nie? I goli, tam gada i na sam koniec, nie? Ona, wiesz, taka zadowolona się, zdejmuje tą pelerynę, kurwa, jakby ciasto okazywała wszystkim i mówi, no i co, zadowolony pan jest? Ja we mnie tam w środku, Boże, oszpeciłaś mnie! Ja pierdolę! Kurwa, jestem potworem! Dobrze, że Notre Dame spalone, to nie muszę na dzwonnicę zapierdalać! Tak, bardzo dobrze jest, bardzo. Więc opowiem tylko raz, jak byłem rzeczywiście u fryzjera i było bardzo spoko. W wielkim mieście Grudziądzu byłem, tak jest. Grudziądz, fajne miasto, najfajniejszy element Grudziądza. Taka tablica przekreślona, Grudziądz. To jest coś... Wtedy, nie, lubię to miasto, ale nie trzeba. Powiem wam tak, byłem u fryzjera. Konkurencyjna cena, 13 zł. Tak jest. Strzyżenie męskie 13, strzyżenie damskie 20 z myciem głowy. Rozumiecie to? To chyba facet chce po prostu podotykać głowy i zamortyzować trochę kosztów. Ale to albo to mycie jest, bo ma za dużo wody po ziemniakach. Nie mam pojęcia. I teraz najlepsze, panie. 100 zł prostowanie włosów. 100 zł tylko, nie? To jest trochę za tanio. Ja powiedziałem to mojej dziewczynie, no co ty tam chodzisz gdzieś, jedziemy do Grudziądza, bilety 25 zł, na miejscu pasztetową zjemy i 100 zł sobie wyprostujesz. Ona mówi, 100 zł za prostowanie włosów, to każe mi facet wyjść przed zakład, położyć włosy i będzie cegłą napierdala. To jest 100 zł. Więc nie byłem przekonany, a jak wszedłem, widzę, że facet, wiecie, siedzi i ostrzy pod brzytwę, opas, tak ciach, 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 ciach. I tak widzę, jak mu sprawia to przyjemność, tak staje. Podziwiam go i mówię, co, goli pan brzytwą? A on, nie. Mówię, no to ciekawe, nie? Podchodzę bliżej, on mnie sadza,
No i co ciekawe, zakłada tą pelerynkę i tam dowiaduje się o cenach, bo poprosił, żebym zapłacił z góry. To jest niecodzienne, przyznam, nie? Zwłaszcza jak siedzę w tej pelerynce. Co myślisz, ja spierdolę w tym, to się zdarzało? Że koleś wybiegł tam. Kurwa, nie zapłacę, pierdolę. I facet jest wyraźnie pijany. Czuję to, bo słuchajcie, z takiej odległości ja wiśniówkę nie ma opcji, żeby nie wyczuł. To jest niemożliwe. Ja pierwszy raz seks uprawiałem na trzeźwo w wieku 21 lat. Wcześniej ja myślałem, że ludzie po prostu smakują jak Tatra i Weissroje. Więc jak on tutaj chucha, to ja mówię, no było coś, nie? Ale goli bardzo fajnie. No i dochodzimy do momentu, gdzie ja naprawdę jestem tak, wow, to wszystko jest bardzo fajne, nie? I dochodzimy do momentu kluczowego, ponieważ on już praktycznie kończy i zaczyna mi golić tutaj, nie? I teraz taka rzecz. Niektórzy pewnie się odniosą. Ja mam bardzo włochate plecy. Bardzo. To nie jest kurtka. To jest po prostu... Nie, ale bez kitu. I niektórzy wiedzą, o co chodzi w tym momencie, niektórzy panowie, nie? Że tak, no, jak idziesz do fryzjera, to... Jest problem, jest zagwozdka, które włosy są jakby te, wiecie, te prywatne, na walentynki i tak dalej, kochanie, ogól mnie, ja cię tam ogolę, a które są publiczne dla pana fryzjera, nie? No bo tam nie ma, wiecie, o co chodzi, tam nie ma granic, to nie jest tak, że te są pokolorowane na zielono, te dotykamy, tych nie wolno, nie? I jest dziwnie, ja czuję, że jest dziwnie, bo koleś mnie zaczyna tak golić coraz niżej i niżej, coraz niżej i niżej, on podnosi tą pelerynkę, jakby wiecie, ścielił łóżko, tak. O, niedobrze. I schodzimy coraz niżej, mi się już taka kropelka pojawia, się tylko... Dopiero zauważam, że w ogóle są kraty w oknach, u fryzjera, tak? Po obu stronach, bo wygląda na to, że nie chcę, żebym wszedł, ani żebym wyszedł. No to jest piękne. I ja tak siedzę, jest coraz gorzej, już jest, wiecie, zimny pot. No tak dojeżdża coraz niżej i niżej i niżej, nagle... Sam się zatrzymuje, cofa się i... Dobra, starczy, bo panu do dupki dojadę. No i trzeba przyznać, że to jest poziom, który szanuję.